Ten napis trochę kłamie, bo kolor tego modelu oznacza, że to jest Atronach Ognia, tak właściwie. Chociaż... Dlaczego ta wiła jest... Nieważne. Halo, witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Jestem Marcin, wy jesteście, a to jest Skyrim. Zaczęliśmy w poprzednim odcinku wątek z dodatku Dawnguard. W sumie dwa odcinki temu? Tak, zaczęliśmy. Nieważne, lecimy. Mamy tą tutaj panienkę, wąpierz z moczym zwojem. Z prasterem zwojem na plecach, tytułowym prasterem zwojem, bo ponieważ, moi drodzy, seria nazywa się The Elder Scrolls, czyli no, prastare zwoje. I musimy dostać się tu. Co jest... kurwa... in the fucking nowhere. Że tak se powiem. Skąd tam by było najłatwiej się dostać? Najłatwiej by było chyba od kamienia Rumaka wrócić na tą ścieżkę i tą ścieżką tu? Nie wiem, czy tam się dostanę ze Smoczy Mostu tak prosto, jakbym chciał. Jebać. Kamień Rumaka. Jako, że nikt mi nie powiedział, co robią tak właściwie te skille legendarne, sprawdziłem, one robią nic. Tu jest nie za jestem... jasno. Nie wiem, jak ty to znosisz. Ja nie wiem, jak ty możesz na przykład twierdzić, że no słońce ci przeszkadza, a na przykład nie zakryć tego dekoltu. Ale no cóż, kobiety. Idziemy tędy, tak prosto. A, w sumie. Czekajcie, zapytałbym ją, czy może na przykład kurwa przestać przywoływać nieumarłych. Bo to mi przeszkadza w moim playstylu. Jak ona zapierdala. Nie mogę oczywiście. To nie persona. A szkoda. Ale okej, mam ustawiony szept Arły ma. Szept Aury. Po co tego użyłem, żeby widzieć, czy czasem na tej lokacji ktoś mnie nie zobaczy stąd. Wygląda na to, że nie. Chociaż chyba przestało działać już. O, patrzcie. Kurwa, nie trafiłem. No ja pierdolę. Gdzie są... A, ich tutaj aż tyle nie ma. Teraz trafię. O nie, tylko nie w kość promieniową. Zdech. W sumie to mogę powiedzieć, że no to jest możliwe, że chociaż nie wiem, czy można zdechnąć od zostania w kość promieniową. Na pewno można zemdleć. Ból przy łamaniu kości, no na przykład bełtu z kuszy, no jest, no, to jest coś. Nie pomyślałem. Kurwa, przeżył. O ja pierwale. Brakuje ci magii. Mi magii brakuje. Co się stało? Co to było? Bo ja naprawdę nie rozumiem, miałem jeszcze połowę życia. Byś mnie w ogóle zobaczył tutaj? No tam zwierzę pewnie. Co się dzieje? A to ci niespodzianka. Twojego trupa będzie łatwiej okraść. Aha. Mógłbym jej kazać stąd na przykład spierdalać. Ale ona chyba idzie od drugiej strony.
Głupie to zwierzę. A kurwa no. Podrobił sobie Dishonored. Chcielibyście kiedyś zobaczyć serię z wszystkich części Dishonored na PlayStation 4? Bym sobie chętnie je pozakupywał. O! Proszę bardzo. Orkowy łuk. Pistolowe strzały. Dlaczego nie orkowe strzały? Aha. Dobra, to ja może po prostu najpierw wejdę na górę, potem dopiero zacznę do nich strzelać jak do kaczków. Bądź kaczek, mówiąc mniej kolokwialnie. Co? Strzelenie do niej z kuszy to nie jest zbyt dobry pomysł, zwłaszcza że no nie da się sprawić, żeby kusza zadawała więcej obrażeń. Czy można sobie lepszą kuszę kupić, ale no nie jest do końca to, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby zadawać większe obrażenia z zaskoczenia. Bo na chuj mi trzykrotnie lepsze obrażenia, skoro nożem zadaje 30-krotne. No ja pierdolę, tak baba jest nieobliczalna. Kto tam jest? No tutaj do mnie idzie, to jest najgorsze, że no przywiązało się głupie zwierzę i do mnie lezie. Niby mogę jej powiedzieć, żeby stała w miejscu i się nie ruszała, ale no. Ej, to było całkiem ciekawe. Chcę jakąś wejść wyżej, żeby oni mnie nie zobaczyli, bo tu jest jeden i tu jest jeden. To jest rabuś, więc no... nie ma szans, żebym go zabił z łuku. Okej. Uf, przeszyłem! Znaczy no... wlazłem tutaj bez... problemu? Dlaczego oni mnie widzą? Jestem kurwa niewidzialny, mam setny poziom skradania. Teoretycznie powinienem móc wokół nich biegać i im strać na mordy. Nie mogę się doczekać, aż zajrzę do twojej sakiewki. Co to było? Dlaczego jestem wykryty? Dlaczego myszka mi wyjechała na drugi ekran znowu? Okej. Nie ma alarmów. Wiem, że ona przecież oczy wokół chuja. Pierdolony Conan Destylator. Lata na samych gaciach, a ja nawet do niego podejść nie mogę, bo przyczajony kurwa jak... Jeżeli dobrze mi się wydaje, tu na dole lata to moje babsko na dole lata i no robi głupie rzeczy. Na przykład wskrzesza zombiaki, co nie? Chyba tak było, ale oni ją tak utemperowali. Nie w ten sposób. O, strzały orkowe. Cesarski łuk. Poleciał.
Dlaczego oni nagle mają takie levelki? A może to nie są w ogóle ci, których wcześniej zabijałem? W takim razie, którzy to są? Też ma oczy wokół chuja. Dobra. Pobierz krew, bo to najwyraźniej jest elf leśny. Ciągle zapomina... zapominam o tym queście, bo go nie chcę i tak robić. Elfie strzały. Długi łuk, zwykły. To jest dopiero ciekawe połączenie. Ja rozumiem na przykład orkowy łuk i stalowe strzały, ale... no, elfie strzały i... zwykły długi łuk. Kieszonkowcy to dopiero prawdziwi artyści. Bez... stalowy bełt, mój ulubiony. Wygry, tylko zgarniasz mu i zmiatasz. Kto mnie widzi? Moment... z jednej strony potrafię zrozumieć, że jestem w otwartym słońcu, ale no, nadal nie zmienia faktu, że mam maksa w skradaniu się. Co to jest za miecz? Ej, pierwszy raz go widzę! Coś się zmieniło w tej grze od ostatniego naszego grania, czyli od wczoraj? Jeśli jeszcze żyje. To tu już powinienem móc załatwić. Nie. A bardzo panią przepraszam. Patrzcie, jak się poddał. Takich to ja lubię, jak się poddają. Oczywiście to, że się poddają, to chuja zmienia w tej grze, bo oni i tak nas będą atakować. Tobie to i denerwuje, oni mówią, poddaję się, poddaję. Po chwili, no, życie im się zregeneruje, bo to... bo czemu by nie? I znowu na nas skaczą. Jak będziemy bardzo cierpliwi, to możemy sprawić, żeby poddali się z 20 razy w jednej walce. 20 razy znowu skoczyli na nas z bronią. Jeszcze kawałeczek, zaraz będziemy na miejscu. Szkoda tylko, że ta, no, głupie babsko mi zniknęło. Trzeba będzie użyć... szybkiej podróży. Tutaj użyję szybkiej podróży. Dobrze będzie zejść na chwilę ze słońca. Mhm. Jak to mówią, spierdale. Idziemy do tamtego Hogwartu, tylko jak będzie najłatwiej? Chyba tędy. Oczywiście ona za mną nie pójdzie. Będzie szkoła drogi naokoło i znowu skoczy na jakichś bandytów. Którzy no jej no napierdolą. Brzmi strasznie, ale tak będzie. Strasznie też brzmi to, że... swoją drogą... chuj tu chodzi, dlaczego tu jest obozowisko bandytów zaraz obok... wampirów? Jak to leci, że go nie trafia? Co jest, kurwa? Przecież ta gra nie ma czegoś takiego jak zasięg efektywny. Kogo zabiłem?
Nawet nie zdążyłem zobaczyć jego nazwiska. Oni są nieśmiertelni, czy co? Pobierz krew. O, tutaj spadł. Okej, to jest Talmor. Elfi lekki pancerz. Chętnie bym sobie zaczarował jakiś pancerz, tylko to... Doszedłem do wniosku, że... Zaklinanie sprzętu jest chujowe. Bo i tak te najlepsze zaklęcia są dla nas niedostępne. Powiecie, Mordcisłowie, nieprawda. Prawda, kurwa. A jest jakikolwiek sposób, żeby zakląć zbroję, żeby... Ona coś mówi, tyle że szkoda, że idzie za wolno, żebym ją usłyszał. Coś mówiłem. To było coś ciekawego. To już nie pamiętam. A mówiłem to z 5 sekund temu. Tu nic nie ma, też nie. Tutaj gargulce, które będą nas napierdalać, jeżeli tutaj przyjdziemy później. Halo? Halo? No już, zwijaj się stąd! Jak ona powoli łazi? Hej, więc... Zanim tam wejdziemy... Przerzucę się na klawiaturę, żeby znowu mi coś nie odpierdoliło. Co? Nic takiego, nie martw się. Gdy znajdziemy się w środku, nie będzie trzeba mnie już niańczyć. Lady Serana wróciła. Otworzyć bramę. Wejdźmy do środka. Czy do jaskini. Wszystko jedno, po prostu wejdźmy. To wejdźmy do twojej jaskini. Pilnuję bramy. I tyle mogę ci powiedzieć. Mogę go zabić? Zdaje się... że Lady Serany nie było przez długi czas. Nie mogę go zabić. Nawet go okraść nie mogę. Czy mogę, tylko no jak go pierdolnę, to jest nieśmiertelny. Dlaczego on jest nieśmiertelny? Tylko dlatego, że musi otworzyć tą bramę? Po cholerę on w ogóle musi otwierać tą bramę, skoro... Skoro to sprawia, że nie można go zabić. Jak śmiesz tu wkraczać? Pierdol. Zaraz. Serana? To naprawdę ty? Własnym oczom nie wierzę. Są drogą rozpoczęcie tego wątku jest okropnie głupie. Słuchajcie wszyscy! Serana wróciła! Sądzę, że mnie oczekują. Nie wierzę. Moja dawno zaginiona córka w końcu wraca. Wierzę, że masz mój prastary zwój. Po tych wszystkich latach to pierwsza rzecz, która przychodzi... Porozmawiaj. Tak. Kurwa, porozmawiaj. Oczywiście, że cieszę się na twój widok, córko. Czyż muszę wypowiadać tak... Szkoda, że nie mogę sprawdzić... rozwoju tego questa. A, już tylko krew Falmera mi została do zebrania. Samo poszło. A, jeszcze krew orka. Na głos? Jakby nic, w ogóle się nie starałem tego robić. Gdybyś tylko była tu twoja zdradziecka matka, kazałbym jej oglądać to spotkanie, nim jej głowa znalazłaby się na palu. A teraz powiedz mi, kogo tu ze sobą przyprowadziłaś? Gdzie ty się patrzysz? Oto osoba, która mnie ocaliła. Masz moją wdzięczność za bezpieczny powrót mojej córki. Powiedz, jak masz na imię? No to jestem Marcisław, no, a ty? Jestem Harkon, w
władca tego Harkonnen? Do teraz moja córka z pewnością powiedziała ci, czym jesteśmy. No, wampirzami. Nie jesteśmy zwykłymi wampirami, a najstarszymi i najpotężniejszymi spośród nich w całym Skyrim. Tylko w Skyrim. Spędziliśmy tu całe stulecia z dala od trosk tego świata. Wszystko skończyło się, gdy moja żona mnie zdradziła i skradła to, co dla mnie najcenniejsze. I co teraz? Wyświadczasz mi wielką przysługę i należy ci się za to nagroda. Istnieje tylko jedna rzecz, którą mogę oddać, a która dorównuje swą wartością prastaremu zwojowi i mojej córce. Ofiaruję ci moją krew. Weź ją, a będziesz kroczyć jak lew między owcami. Ludzie będą drżeć na twój widok, a ty nigdy już nie będziesz obawiać się śmierci. No, to jest w sumie jedyny dialog, który ma cokolwiek wspólnego z innymi questami. Ja to, jak to zobaczyłem pierwszy raz, to takie, o kurwa, inny quest! Tutaj ma cokolwiek wspólnego z tym questem. Ja pierdolę, nieźle. To jest jedyny moment. Żaden inny wątek nie łączy się z poprzednim. Dobra, jestem wilkołakiem, więc no tak troszeczkę, co się stanie? Tak, czuję to po twoim zapachu. Moc mojej krwi wytępi ten brud i uczyni cię na nowo całością. A co jeśli wolę zostać wilkołakiem? Wygnam cię z tego zamku. Ten jeden raz daruję ci życie, ale potem staniesz się zwierzyną. Może nadal potrzebujesz czegoś, co cię przekona. Oto moc! Oto moc, którą oferuję. A teraz wybieraj. Ale on jest brzydki. Z tego, co wiem... Znaczy, z tego, co czytałem podczas... premiery tego dodatku, okropne były problemy z tą formą, pewnie nadal są, bo z takich rzeczy Bethesda nie naprawia. Ta forma wampira buguje się w małych jaskiniach. To spierdalaj. Niech więc tak będzie. Jesteś zwierzyną, jak wszyscy śmiertelnicy. Precz stąd! Jestem ciekaw, czy w ogóle to imię składa się z jakiegoś słowa, które coś znaczy w jakimś języku. Jeżeli nie, no to jest praktycznie identyczne jak imię Harkonnen z Dune'y. Muszę tego używać. Nie mogę na przykład... Nie, porozmawiać z Visranem. Mogę po prostu... Najbardziej denerwujące w tej mapie jest to, że no, pod defaultowym, takim domyślnym kątem nie widzimy wszystkich lokacji. Znaczy lokacji z dodatku, bo musimy tak przejechać kamerą i na sam róg. Wejść. Okej. Dlaczego tutaj? Co jest, kurwa? Ja chcę od środka, a nie... O, zajęcie. Co jest takie ważne, że nie mogłem od samego wejścia się teleportować do samego wejścia. Nic. Tu się nic nie dzieje po drodze. Przy okazji, czekajcie. Mieszka na samą górę ekranu. Tutaj.
tutaj coś, jakieś drewno. Drewno się pali? Nie, ognisko. Tu jesteś. Las! Co jest z Isranem? Świeci się jak no te przysłowiowe psie jajca. Ziomu, już nic ci nie jest? Daj kulfon. Kurwa kulfon. Tu gdzieś było jeszcze jedno cielsko. Dlaczego te wampiry w ogóle nie zmieniły się w proch? Czy wampiry zmieniają się w proch po śmierci? Przynajmniej tak jest z pozostałymi wampirami. W tej grze mówię, nie mówię, że tak po prostu, tylko... W tej grze, bo w tej grze one się zmieniają w proch. Chujowe te rzeczy. Spójrz, można się było domyślać, że znalezienie nas będzie dla nich tylko kwestią czasu. Ej! To cena, którą płacimy za jawny zaciąg. Musimy wzmocnić naszą obronę. Nie podejrzewam, że masz dla mnie dobre wieści. No, nie zupełnie. Cholera. Zatem co wiesz? Wampiry szukały kobiety uwięzionej w Dim Hollow. Kobieta? Uwięziona w takim miejscu? O, bez sensu. Kim ona jest? I przede wszystkim, gdzie ona jest? No to, to córka władcy wampirów. I dostały ją od ciebie. Tak. Mają też prastary zwój. Że co? A co z próbą powstrzymania ich? Nie udało ci się zabezpieczyć zwoju? Nichuja. Masz szczęście, że nadal żyjesz i że nie jesteś jednym z tych stworzeń. Na bogów. Gorzej już być nie mogło. To przekracza nasze możliwości. A to co teraz? Oczywiście, że musimy... Jestem stary, nie głupi. Będziemy potrzebować pomocy. Jeśli są na tyle odważne, by nas tu napaść, to sprawa może być poważniejsza niż myślałem. Mam tu dzielnych ludzi, ale... Są ludzie, których poznałem i z którymi pracowałem przez lata. Potrzebujemy ich umiejętności i talentu, jeśli chcemy to przeżyć. Jeśli uda ci się ich znaleźć, może będziemy mieć szansę. A gdzie? I kogo? Prosto do sedna, co? Podoba mi się to. Nie to, co ci głupcy z zakonu. Należy unikać rozgłosu. Zbyt wielu ludzi, a ściągniemy na siebie niechcianą uwagę. Myślę, że przyda nam się Sorin Jurat. Bretonka, bardzo bystra i zręczna. Zafascynowana adwenerami. W szczególności ich uzbrojeniem. Wiem tylko, że niedawno krążyła po pograniczu. Przekonana, że wkrótce natrafi na największe krasnoludzkie ruiny w historii. Może nam? Być może potrzebna będzie odrobina perswazji, ale powinna to zrobić. Na pewno zechcesz odszukać również Gunmara. To zwalisty Nord. Nienawidzi wampirów niemal równie mocno jak ja. Wbił sobie do głowy lata temu, że jego doświadczenie ze zwierzętami będzie pomocne. Zwłaszcza z trollami. Z tego, co słyszałem. Ostatnie, co o nim słyszałem, to, że krąży po Skyrim, szukając bestii do oswojenia. Sprowadź tu tę dwójkę, a będziemy mogli zacząć obmyślanie planu. To też jest całkiem głupi motyw tego dodatku. Możliwość wzięcia ze sobą opancerzonego psa, wilka i opancerzonego trolla jako kompana do walki. Nie wiem. Nie wiem, o co w tym chodziło, ale... Zrobili to. Dobra, lecimy. Bądź w pogotowiu. Mam nadzieję, że wampiry uderzą na nas tutaj. Szukanie poczwar w ich dziurach byłoby znacznie mniej wygodne. Czego chcesz, mały elfie? Aha, ona mi nic nie powie. Tu jest, sorry, ja pierdolę, gdzie to jest. Najłatwiej będzie ze smoczym mostu? Aha,
Stąd nie, bo będę musiał się przez skóry przepierdalać. Okej. Okej, to ja w takim razie tamtą stronę, co nie? A chwila. Czy na pewno? Nie. W tą stronę idziemy do drugiego cudaka, którego musimy znaleźć. Gdzie on właściwie jest? Tutaj. A, przy Iverstead. To będzie w tą stronę. No to zapierdalamy! Jak diligence! Przy okazji przypomniało mi się, co mówiłem o tym enchantingu właśnie. Zastanawiałem się, o czym ja do cholery mówiłem dopiero co. Mówiłem o enchantingu i o tym, że jest głupi. Fajnie, on jest fajny, jeżeli na przykład chcemy coraz większe cyferki mieć i no, mieć ten enchant na plus 10 tysięcy życia, ale... Kogo to jara? O, niedźwiedź śpi. Ja pierdolę, niby jak mnie zauważył. Okej, spokojnie. I nie mamy dostępu do tych najfajniejszych. Jeżeli moglibyśmy na przykład użyć takich fajnych enchantów, jak chociażby mam na rękawiczkach. Nie w broni, tylko w zbroi. Na rękawiczkach mam... O, ciosy w plecy zadają podwójne obrażenia. Ja bym chciał coś takiego móc założyć sobie na przykład na inne rękawiczki, na mocniejsze rękawiczki, żeby móc nosić na przykład elfią zbroję, która ma takie ulepszenia. Ale nie mogę. Ponieważ te ulepszenia są fabularne, a fabularnych nie wolno. No i co wy na to mi powiecie? To znaczy, że na przykład no, nie mogę sobie ulepszyć zbroi... Albo też inna rzecz. Zbroja... Pana... Arcymaga. Chciałem właśnie zrobić to sobie elfią złoconą zbroję, bo ma bardzo fajną obronę. Swoją drogą znalazłem ją przy trupie... Znalazłem ją przy złodzieju, który mnie napadł. Zwykłym złodzieju. Miał elfią złoconą zbroję. Towar niezwykle ekskluzywny. I bardzo chciałbym zrobić ją sobie, żeby na przykład miała takie same ulepszenia, albo nawet i lepsze niż moja zbroja, niż moja szata arcymaga. Tyle, że no, nie mogę dodać sobie czegoś takiego jak no, koszty wszystkich zaklęć zmniejszone o 15%, ponieważ to jest fabularne. 50 punktów magii mógłbym sobie dodać, ale to jest drugie ulepszenie, żeby zrobić drugie ulepszenie, dobra. Drugie ulepszenie można, ale trzeba mieć maksa w enchantingu. Ale trzeciego ulepszenia już nie można, a ta szata ma 3 ulepszenia. Więc widzicie, już jest problem. I nie wiem, na przykład nie obrażajcie się na mnie, jak jedna osoba się na mnie obraziła i już, chyba już nie ogląda, przynajmniej nie komentuje. Nie obrażajcie się na mnie, kiedy powiem wam no, to samo, co wy mi powiecie. Można tędy przejść? I stawcie czoła prawdzie, no. Jeżeli gra jest zabagowana, no to jest zabagowana. Ja nigdy nie mówiłem, że Goticzek jest gierką 10 na 10, bo nie jest. Ale na pewno jest lepszy od Skyrima. Daleko jeszcze. Co? Wyjebane.
ją. To jest liseł? Chyba tak. Gdzie on poleciał? Powtórzę jeszcze raz. Wyjebane. Niepotrzebne mi żadne smocze dusze, bo mam i tak już wszystkie skille, które mi są potrzebne. Nie wiem, smocze szczątki są to kant chuja. Ważą o wiele za dużo, jak na pieniądze, które za nie można dostać. Daleko jeszcze? Tu w tej dolinie ponoć ma być wejście. O, kraby. O, zobaczcie, jak się wynurzył. Ile w ogóle do kolejnych levelków? Czegokolwiek. Broń jednoręczna zaraz mi podskoczyły, tak samo jak łucznictwo. Jeszcze kawałeczek, już widzę tą dziurę, chyba. Siema. Nie przypominasz sobie worka z krasnoludzkimi żyroskopami? Przysięgam, że zostawiłam go tutaj. Myślisz, że mogły go zabrać kraby błotne? Niedawno widziałam jednego. Nie zdziwiłabym się, gdyby przyszedł tu za mną. Rozejrzyj się, dobra? Swoją drogą Isran mnie przysyła, żebym cię zabrał stąd. Isran? Szuka mnie? Nie, mylisz się. Gdy rozmawialiśmy ostatnim razem, mówił głośno i wyraźnie, że nie interesuje go moja pomoc. Ciężko mi uwierzyć, że się rozmyślił. Zanim odeszłam, powiedział mi bardzo krzywdzące słowa. W każdym razie jestem zadowolona ze swojej obecnej sytuacji. A teraz muszę cię przeprosić. Ej, dobra, jak przestaniecie bawić się w piaskownicę, to... nie wiem... Powiedział mi bardzo krzywdzące słowa. Ale tu wiesz, wampiry, one mają prastary zwój. One chcą świat zniszczyć. Ale on mnie obraził. Wampiry? Naprawdę? Ach, więc teraz Isran przypomniał sobie, że sama przedstawiłam co najmniej 3 wersje wydarzeń, w których wampiry zniszczyły ludzkość. Więc co zamierzają? A ile tych wszystkich wersji razem było? Bo jeżeli powiedziała mu 100 różnych wersji, a tylko 3 się sprawdziły, no to... nie wiem... sytuacja jak z Nostradamusem. Przypowiedział 100 tysięcy rzeczy, 3 się sprawdziły. O kurwa! No mają prastary zwój. Ja... cóż... coś podobnego nigdy nie przeszłoby mi przez myśl. Ciekawe. Nie mam pewności, co wampiry mogłyby z nim zrobić, ale w tym wypadku Isran chyba ma rację, twierdząc, że nic dobrego. Cóż, niech będzie. Chyba nie zaszkodzi, jeśli się dowiem, o co chodzi, żebym mogła lepiej się obronić. Nie mam zamiaru porzucać swojej pracy, jest zbyt pożyteczna. Potrzebuję przynajmniej jednego krasnoludzkiego żyroskopu. Więc albo odszukam tę torbę, którą ukradły kraby błotne, albo muszę znaleźć gdzieś nowy żyroskop. Nie masz przypadkiem czegoś podobnego, co? Nie. Cóż, w takim razie przykro mi, ale wciąż jeszcze nie mogę porzucić tego projektu. W porządku. Jestem pewien, że on tutaj gdzieś leży. Po prostu ludzka strzała. Skrzynia pusta. Gdzie te kraby niby mają leżeć? Niby zabiję po drodze jakieś kraby, ale no... really? Są questy jak na początek gry. Gdzie? Tam jeszcze leży krabik i tam, okej. Okay.
Gdzie to może być? A tam jeszcze krab leży. Siedzi. Cokolwiek. Nadal nic. Gdzie ta torba może być? Są drogą ciekawe, że to jest jedyny quest, który nam nie pokazuje, gdzie przedmiot leży. Wszystkie inne questy pokazują nam prosto, gdzie cokolwiek leży. Chociaż może to dlatego, że to już jest końcówka gry, no to wiecie, już nie możemy tak łatwo. Gdyby to był pierwszy quest, to byśmy ci pokazali, gdzie leży ten worek, a tak, no to wiesz, ty już masz ten 50 level. Już musisz znaleźć go sam. Tu leży. Pewnie weźmie tylko jeden i te wszystkie gówna będę musiał wyrzucić. Tylko jeden? Rozumiem, ale wydaje mi się, że wystarczyłby pojedynczy żyroskop. Masz. Dziękuję. Dlaczego nie mogę powiedzieć, że znalazłem? Z rzeczami, które badam. A teraz? Dokąd to Isran chce, bym się udała? To twierdzę świtu. Ach, więc nasz przywódca wciąż pracuje nad swoją sekretną kryjówką, tak? Super ciekawe, sekretna. Jakie do tej pory zrobił postępy. Skończę tutaj i udam się w tym kierunku najszybciej jak to możliwe. Do zobaczenia na miejscu. Miłego. Gdyby ten quest był zrobiony tak jak napad na bank w Wiedźminie, no to bym stwierdził, kurde, ładny questik, fajny nawet. Ale no, kurwa. Drugi był Wiverstead. Co to jest za miecz? A, smoczy miecz. Smoczy miecz? Pierwszy raz go widzę. No, widzę, dopiero się zrespili. To ty jesteś tym uczniem Akademii. Arcymagiem! Co drogą, pamiętacie zapowiedzi Obliviona? Jak Todd Howard wyszedł na scenę, pokazał grę i mówi: widzicie tego NPC-a? Zarządza nim sztuczna inteligencja. Tak powiedział. Osiągnięcie odkrywca. Zajebiste osiągnięcie, ej. Ty tam, trzymaj się! Tropiłem tego przeklętego niedźwiedzia przez 2 tygodnie. Nie dam mu pozbawić życia kolejnych ofiar. On mieszka zaraz przy wsi. Kurwa, naprawdę szukał niedźwiedzia, który... nie wiem, mieszka dwa metry od najbliższego domu. Isran cię szuka. Isran? Potrzebuje czyjejś pomocy? Własnym uszom nie wierzę. Obawiam się, że jest już o kilka lat za późno. Żyję teraz własnym życiem i mam ważniejsze sprawy na głowie. Poza tym ze wszystkim sam daję sobie radę. Osobiście mnie o tym zapewniał. Do czego niby miałby potrzebować mojej pomocy? Do polowania na wampirze. Wampiry? To... cóż, to może nieco zmienić obrót spraw. Powiedz mi, co się dokładnie dzieje? No mają teraz stary zwój. Na ósemkę. Na dziewiątkę! Wiem, że chodzi o 8 bóstw, ale... ale nie mogę odejść i zostawić niewinnych ludzi na pastwę tego niedźwiedzia. Gdy się go pozbędę, może sprawdzę, czego chce ode mnie Isran. Dopiero co zabiliśmy tego niedźwiedzia. Pewnie, teleportuj się. Możemy? No to idziemy. On tam leży? Tam jest. Co on zrobił? Dobra.
to chodziło? To też się świeci jak jarzeniówka. Hej. Nie wiem, jakbym sobie poradził bez ciebie. Dziękuję ci. W ramach wdzięczności chyba mogę przynajmniej sprawdzić, czego chce Isran. Zakładam, że wciąż znajdę go w tym forcie w pobliżu sygnału Stendara. Tak. Oczywiście, że tak. Pracował nad tym miejscem przez 2 lata. Nie wpuszcza nikogo. To jego własna mała forteca. Cóż, zobaczę więc, co tam tyle czasu wyprawiał. Zobaczymy się na miejscu. Nie rozumiem, on zbudował tą twierdzę? 2 lata to chyba trochę mało na zbudowanie takiego czegoś. Co to jest? Kowalstwo. Wytrychy. Pieniądze. No i nic więcej. No to idziemy sobie stąd. Na zewnątrz. Zostaniemy może... Do zobaczenia w twierdzy świtu. Co z tymi nietoperzami jest, to ja nawet nie. A to kto? Twój kumpel? No to lecimy do twierdzy świtu. Dlaczego znowu tutaj? Ja pierdolę, gro. Co mi lata przed twarzą w moje ręce? Halo? Fajnie, że postawili sobie płot, co nie? Mów, elfie. No i co jest tak właściwie? Tylko takie miejsce do wyrębu drzew, no jeżeli... Szała jaskinia w dole. Szona. Tam chyba trenują te... Nie wiem, trolle opancerzone. Muszę to się oswoić troszeczkę z tą myślą, bo troszeczkę zbyt śmieszne. O, brama się zamknęła. Dobrze, Isra. Są wszyscy. Teraz gadaj, czego chcesz. Stójcie! Super, wszyscy, 3 osoby. Co ty robisz? Upewniam się, że nie jesteście wampirami. Ostrożności nigdy za wiele. Witajcie w twierdzy świtu. Na pewno dane wam było słyszeć co nieco na temat tego, przeciw czemu walczymy. Potężne wampiry, jakich jeszcze nigdy nie widzieliśmy. Poza tym mają prastary zwój. Jeśli ktokolwiek ma stanąć im na drodze, to musimy to być my. Wszystko dobrze, ale czy mamy jakiekolwiek pojęcie na temat tego, co robią? Co teraz? Dojdziemy do tego. Na razie zapoznajcie się z okolicą. Zorin, na pewno znajdziesz miejsce, gdzie będziesz mogła popracować nad swoimi planami nowej kuszy. Gunmar, jest tu dość miejsca, żeby przetrzymywać kilka troli. Uzbrój je i przygotuj do walki. W międzyczasie dowiemy się, dlaczego zjawił się tu wampir, który cię szukał. Chodźmy zamienić 2 słowa, dobrze? Mam nadzieję, że dogadujesz się z Isranem. Jaki wampir? Trzeba trochę czasu, by do niego przywyknąć. Jak mam wejść do tego pierdolca? On tam siedzi na górze. Co mi tutaj z skutkami? Nie! Pierdolę. Znowu mi ekran zanika.
Może tędy. Aha, tędy. Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie. Wiedziałem, a nikt mi nie wierzył. No. Sorin potrzebuje pomocy przy ulepszaniu naszych kurz. A jeśli to cię nie interesuje, porozmawiaj z Gunmarem. Będzie miał coś dla ciebie. Miej okay, oczy szeroko otwarte. Nie wiem, czy chcecie widzieć w ogóle. No, to jak gramy na wizji, to gramy na wizji. Praktycznie w żadną grę nie gram poza nagrywaniem. W sensie te gry, które nagrywam. To... Czego szukam? Halo? Nie to. To. Trzeba wejść na górę. No się w dół. A, jednak jest z nim jakaś cały kwestia. Cały czas miej się na baczności. Jeśli możesz, unikaj snu. Sen jest dla słabych. Ostatnia osoba, która mi to powiedziała, to nie wiem, nie darzę takiej osoby zaufaniem. Ale nieważne. Co ja mam niby wybrać, żeby pociągnąć wątek dalej? Warto pamiętać tylko o jednej rzeczy. W przypadku wampirów każda chwila nieuwagi może cię kosztować życie. I przez ciebie będą ginąć dobrzy ludzie. Udało mi się przetrwać tak długo, ponieważ nie podejmuję ryzyka. Zacieram po sobie ślady i mam oczy otwarte. Jeśli masz choć odrobinę rozsądku, uczynisz tak samo. Tylko to, co słyszałem. W drugiej erze zmienił się w końcu. Ich zadaniem musieli go w końcu walczyli z wampirami wszędzie, gdzie je spotkali. Nie ma żadnego. Co to za miejsce? To pierwotnie należało. Teraz staramy się dobrze ją wykorzystać. Nie ma z nim żadnego wątku. Idź z... A, idź za. A no tak, to jest to... Ten wampir zjawił się tu, gdy cię nie było. Zakładam, że to ten, którego udało ci się znaleźć w krypcie Dim Hollow. Twierdzi, że ma ci coś bardzo ważnego do przekazania. Słucham więc. Zapewne dziwi cię mój widok. Po co przylazła? Również wolałabym się tutaj nie zjawiać, ale mam do ciebie sprawę. To ważne, więc proszę wysłuchaj mnie, zanim twój przyjaciel straci cierpliwość. To... Cóż, chodzi o mnie, a także o prastary zwój, który został ze mną zakopany. Co? Powód, dla którego go mam i dla którego jestem tutaj. Wszystko sprowadza się do mojego ojca. Zgaduję, że już to wiesz, ale mojego ojca trudno nazwać dobrą osobą. Nawet podług wampirzych standardów. Ale nie zawsze taki był. Doszło do przemiany. Natknął się na to niejasne proroctwo i z jakiegoś powodu się w nim zatracił. A, na to proroctwo! A, jeżeli o to proroctwo chodzi, no to spoko. Jakie proroctwo? Jest bezsensowne i niejasne, jak wszystkie proroctwa. Część, której się tak uczepił, mówi o tym, że wampiry już nie będą musiały bać się słońca. Właśnie to chcę osiągnąć. Chcę kontrolować słońce, by wampiry przejęły władzę nad światem. Tak czy inaczej, moja matka i ja stwierdziłyśmy, że nie należy wypowiadać wojny całemu Tamriel. Próbowałyśmy go powstrzymać. Dlatego właśnie zamknięto mnie ze zwojem. Co dalej? Przepraszam, ale słyszałam, że znajdę tu łowców wampirów. Myślałam, że mogą chcieć wiedzieć, że wampiry uknęły spisek mający na celu zniewolenie reszty świata. Nie mam racji? Z czego chcesz? Tak, taki był plan. Zakładając, że pozostali zaufają wampirowi. Chodź, będę potrzebować twojej pomocy, by ich przekonać. Gdzie choć on tutaj stoi? Dobrze, teraz już wiem, co to coś miało do powiedzenia.
A teraz powiedz mi, czy istnieje jakiś powód, dla którego mam pozwolić tej krwiożerczej poczwarze dalej istnieć? Ma zwój na plecach, nikt tego nie zauważa, że ona cały czas nosi ten zwój. No, będziemy jej potrzebować. Dlaczego? Przez tą opowiastkę o proroctwie? O jakimś wampirze, który próbował ugasić słońce? Naprawdę w to wierzysz? Chodzi mi tak właściwie o to, że ma przy sobie prastary zwój, a nie jakieś proroctwa. Kurwa. Kto wie, może jej życie zbrzydło. Może jest niespełna rozumu. Mam to gdzieś. A to na pewno. Na razie może zostać. Ale jeśli tylko kogoś tknie, ty będziesz za to odpowiadać. Jasne? Słyszysz mnie? Nie czuj się jak gość, ponieważ nim nie jesteś. Jesteś narzędziem. Atutem. W międzyczasie spraw, by nie przyszło mi żałować tego nagłego przypływu tolerancji i wielkoduszności. Bo w przeciwnym razie twój przyjaciel za to zapłaci. Dziękuję ci za życzliwość. Będę o tym pamiętać następnym razem, gdy poczuję głód. Więc na wypadek, gdyby ten ogromny przedmiot na moich plecach nie rzucał się w oczy, mam przy sobie prastary zwój. Dobrze, że mówi, bo nie zauważyłem, co nie? Niezależnie od tego, co mówi, powinien zawierać coś, co pomoże nam powstrzymać mojego ojca. Ależ oczywiście żadne z nas nie może go przeczytać. Atoli, dlaczego? Dlaczego ona mówi takim językiem dziwnym? Takim teatralnym? Cóż, obiło mi się o uszy, że jedynie kapłani ćmy to potrafią. Jednak zanim zaczną go czytać, spędzają wiele lat na przygotowaniach. Nie, żeby miało nam jakoś pomóc, jako że przebywają pół kontynentu stąd, w Cyrodiil. Jakiś cesarski uczony przybył do Skyrim kilka dni temu. O kurwa, jak się ładnie składa. Zaczałem na granicę drogi, gdy go zobaczyłem. Może to twój kapłan ćmy. Wiesz, gdzie teraz przebywa? Nie. I nie będę marnował moich ludzi na poszukiwania. Toczymy wojnę przeciwko takim jak ty i zamierzam ją wygrać. Jeśli chcesz go znaleźć, spróbuj porozmawiać z ludźmi, którzy mogli widzieć wędrowca. Z oberżystami i woźnicami. Najlepiej w większych miastach. Możesz liczyć tylko na siebie. Masz jakiś pomysł, jak znaleźć kapłana ćmy? Skyrim to duże miejsce. A ty masz jakiś pomysł? Cóż, zanim... No wiesz... Akademia w Zimowej Twierdzy byłaby pierwszym miejscem, do którego udałabym się w poszukiwaniu magii lub historii. Czarodzieje wiedzą o rzeczach, o których ludzie prawdopodobnie nie powinni wiedzieć. W zasadzie, jak teraz o tym myślę, zabiorę się z tobą. Trawiła mnie straszna ochota, by opuścić to miejsce i trochę poeksplorować. Wiedziałem, że kiedyś do tego dojdzie. Wiedziałem. A nikt mi nie wierzył. Ty też zapis. I co, tutaj zakończymy, ponieważ mamy godzinkę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak, zobaczymy w kolejnym odcinku, w którym to będziemy szukać kapłana ćmy. Co tutaj robi te żeberka, co tutaj robią? Chętnie, dzieci Boże.